zauważyć, nie było wydzielonej strefy dla pieszych. I samochody. O, jaki samochód przed nami jedzie? Oldsmobile zielony. Stary. Co to jest? Ja, Oldsmobile. Opel? O, Opel Capitan. Proszę bardzo. Tak, tutaj. 39 rocznik. O, proszę. Takie samochody tu jeżdżą. Skansen. Proszę zwrócić uwagę, większość domów, prawie wszystkie są jednokondygnacyjne. Tutaj mamy po lewej stronie dawny bank, który jest dwukondygnacyjny. I ta zabudowa 17-18-wieczna. Katowicowa. Jeszcze jeden po prawej stronie zobaczymy na wzgórzu budynek. Kondygnacyjny dawny ratusz 1858 roku, już go tam widać daleko. Ale wcześniej za tym szarym budynkiem białym po prawej stronie stoi takiej 3-metrowej wysokości pień. Jeszcze kilka lat temu kurowały nad Cwanekiem piękne wiązy, ponad 100-letnie wiązy, ale choroba pewna zaatakowała ich soki, niszczyła korzenie i na pamiątkę pozostawiono po prawej stronie ten pień wiązy. To jest koźle. Tak, Hudson zaprojektował także budynek parlamentu Kuwej. A tam Państwo wybór. Albo wracają Państwo, albo wchodzą Państwo na sam. Albo jeszcze Państwo zejdą na tam Państwo wybór za samego miejsca, albo sobie Państwo gospodami tu. Znaleźliśmy się oto z przyjacielem przed dość dziwnym pensjonatem czy hotelem. No nie, nie jest to ani pensjonat, ani hotel. To jest po prostu kościół protestancki świętego Olfa. Bo my się znaleźliśmy tutaj za nią oto z przyjacielem, przyjaciółką. Znaleźliśmy się, a nawet z małżonką, znaleźliśmy się z tego nizowego w Danii, konkretnie na Bornholmie, który zwiedzamy z dużym zainteresowaniem jako wyspę Skansen, bo tak ona wygląda w dużej części. A to jest taki kościół bardzo ciekawej konstrukcji, okrągły. W środku ma taką wielki taki słup. Część wiernych, którzy są zgromadzeni, nie widzi z tego, co się odprawia. No, ale to ich sprawa ostatecznie. Taki mają gust. No. Dlatego tutaj to wszystko zwiedzamy sobie po wyczerpującej podróży morskiej, która czeka nas również i z powrotem. Kelsonkę byśmy chętnie też widzieli tutaj, na tej ziemi duńskiej, z nami. Ania za chwilę tradycyjnie coś tam machnie.